Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl. Edukacja. Geoedukacja. Ciekawostki geoedukacji. Jak mierzyć temperaturę powietrza? Zanim przejdziemy do rekordów termicznych, które pojawią się w jednym z następnych odcinków, zacznijmy od tego, jak mierzymy temperaturę. Po pierwsze, zawsze w cieniu, bo chcemy zmierzyć temperaturę powietrza, które jest dookoła. Jeżeli wystawilibyśmy termometr na słońce, to promieniowanie słoneczne nagrzewałoby go tak jak inne ciała stałe. Wystarczy, że dotkniecie ręką asfaltu w lecie w słoneczny dzień. I od razu da się zauważyć, a raczej wyczuć, że jest on zdecydowanie cieplejszy od powietrza. Aby łatwo znaleźć cień, w Polsce wystarczy powiesić termometr od strony północnej. Druga sprawa. Termometr powinien znajdować się na wysokości 2 metrów nad ziemią. Oczywiście trudno będzie dotrzymać tego warunku, gdy mieszkamy na 4 piętrze, no ale najważniejsze jest to, żeby termometr nie znajdował się tuż nad powierzchnią gruntu. Znowu wróćmy do tego przykładu z asfaltem. Powietrze nagrzewa się od podłoża. Centymetr nad asfaltem będzie zdecydowanie cieplejsze powietrze niż 2 metry ponad nim. W zimie dokładnie to samo odczujecie, przystawiając rękę nad grzejnik w domu. Tuż nad nim ciepło będziecie odczuwać bez problemu. W odległości 2 metrów od niego raczej już nie wyczujecie jakiegoś specjalnego ciepła. Po prostu chodzi tutaj o to, aby termometr nie znajdował się w pobliżu źródła ciepła. Tak samo jak w domu, żeby zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu, nie położymy go przy grzejniku. Tak samo, aby zmierzyć temperaturę powietrza, nie powinniśmy go kłaść na ziemi.